Witam Państwa w kolejnym odcinku naszej serii. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o systemie wizyjnym FANUC dedykowanym dla naszych robotów, systemie AR Vision. Sprawdzimy sobie, w jakie narzędzia został wyposażony, jakie ma możliwości, jak go skonfigurować, no i do jakich zadań możemy go zastosować. Zapraszam do oglądania. W poprzednich odcinkach wspominaliśmy o tym, że tak naprawdę jeżeli zastanowimy się nad kolejnymi konkretnymi gałęziami przemysłu, to można powiedzieć, że nie ma takiej branży, w której nie dałoby się zastosować robota przemysłowego. Mówiliśmy również o tym, że niezależnie od zadania, jakie postawimy przed robotem przemysłowym, niezależnie od stopnia jego skomplikowania, czy to będzie montaż, czy to będzie pakowanie, paletyzacja, czy też spawanie, gratowanie, polerowanie, czy na przykład obsługa maszyn, czyli przede wszystkim załadunek i rozładunek. Niezależnie od rodzaju tych zadań, nie jest już dzisiaj niczym nadzwyczajnym stosowanie robotów przemysłowych. Dzisiaj od robotów wymagamy maksymalnej elastyczności i samodzielności w podejmowaniu prawidłowych decyzji. Analogicznie jak to miało miejsce w przypadku czujnika siły, o którym opowiadaliśmy niedawno, który był odpowiedzią FANUC-a na tak stawiane wymagania, tak samo w przypadku systemu wizyjnego można powiedzieć, że FANUC nie pozostał obojętny na nowe potrzeby rynku i naszych klientów, użytkowników naszych robotów. Co więcej, można powiedzieć, że nie tylko nie pozostał obojętny, ale jest również w tym obszarze absolutnym liderem i pionierem z bardzo prostego względu. Otóż praktycznie od lat 90. FANUC jako jedyny wiodący producent robotów przemysłowych na świecie oferuje swój własny zintegrowany system wizyjny. FANUC AR Vision, bo o tym systemie cały czas tutaj mówimy, to skrót od Integrated Robot Vision, czyli tłumacząc z języka angielskiego zintegrowany system wizyjny robota lub zintegrowana wizja robota. I to słowo zintegrowany jest tutaj kluczowe, jest tutaj najważniejsze. Ono znaczy mniej więcej tyle, że do używania i do uruchomienia tego systemu nie potrzebujemy żadnych pośrednich interfejsów. To znaczy z punktu widzenia sprzętowego tak naprawdę wystarczy nam kamera, przewód do jej podłączenia oraz obiektyw i prawidłowo dobrany system oświetleniowy, abyśmy mogli zacząć wykorzystywać ten system w przemyśle. Płyta główna naszego kontrolera, systemu FANUC, jest już standardowo wyposażona w port do podłączenia kamery, a więc nie musimy stosować żadnego dodatkowego protokołu. Ja teraz chciałbym zaprosić Państwa do stanowiska, które jest widoczne tutaj za moimi plecami. Sprawdzimy sobie, jak wygląda konfiguracja naszego systemu wizyjnego. System wizyjny FANUC-a można podzielić tak naprawdę na wizję 2D, 2,5D oraz wizję 3D. Co to znaczy? Zaczniemy sobie tutaj na tym stanowisku testowym od wizji 2D. Wizja 2D mówi o tym, że system może pracować na płaszczyźnie, to znaczy może lokalizować detale, dokonywać tych pomiarów, o których mówiłem wcześniej, na płaszczyźnie i postaram się właśnie tutaj to Państwu pokazać. Co jest istotne, to to, że ja co prawda mam tutaj przed sobą komputer, który posłuży mi do konfiguracji systemu, ale tak naprawdę nie jest on potrzebny, ponieważ całą konfigurację możemy wykonać z tego poziomu, czyli z poziomu iPendanta, z poziomu standardowego panelu programisty, który jest do dyspozycji zawsze z robotami FANUC-a, możemy tutaj dokonać wszystkich ustawień. Jeżeli ktoś preferuje ustawienia wykonane z poziomu komputera jednak, to również jest to możliwe. Do celów prezentacyjnych może troszeczkę łatwiej pewne rzeczy tu pokazać, ale komputer w normalnym trybie, czy to konfiguracyjnym, czy później oczywiście już produkcyjnym, nie jest nam do niczego potrzebny. Zastanówmy się teraz do tego, jakie narzędzia tutaj mamy do dyspozycji. Najprostszym możliwym narzędziem wizji 2D jest tak zwany GPM Locator Tool, czyli szukanie detalu według nauczonego wcześniej wzorca, ponieważ macie Państwo podgląd z naszego procesu wizyjnego, ja chciałbym teraz pokazać dosłownie w kilku krokach, jak to może wyglądać. Otóż, jeżeli mamy do znalezienia taki detal okrągły, jaki tutaj Państwo teraz widzicie, który mamy w polu widzenia kamery,
to co zrobić, aby nauczyć procesu wizyjnego, aby nauczyć robota, że to właśnie ten detal nas interesuje, że jego chcemy szukać. Sprawa jest bardzo prosta, wystarczy tak naprawdę wybrać odpowiednie narzędzie, tak jak to właśnie teraz ma miejsce na ekranie, wybrać pozycję Teach, zaznaczyć to, co nas interesuje, to, czego będziemy szukali w taki właśnie graficzny sposób, jak Państwo teraz widzicie. Zatwierdzamy sobie nasz model i już możemy w zasadzie testować, czy to jest na pewno ten model, o który nam chodzi. Gdyby tutaj pojawiały się jakieś niepożądane elementy, to możemy je również w taki graficzny sposób przykryć, na przykład za pomocą maski, co wyglądałoby mniej więcej w taki sposób. Zatwierdzamy sobie nasze zmiany, potwierdzamy klawiszem OK. Jeżeli teraz zaczniemy sobie testować, próbkując co jakiś zdefiniowany odcinek czasu, to co widzi kamera, no to dostaniemy mniej więcej taki efekt, czyli podgląd z tego, co rzeczywiście kamera znalazła, co zlokalizował system wizyjny, jak wygląda nasz detal w jej polu widzenia. Jeżeli go sobie zaczniemy tutaj przesuwać, to zielony prostokąt oraz zielone linie, które nam się tutaj pojawiły, reprezentują nam znaleziony detal. I to jest jakby pierwsze podstawowe narzędzie, ale to jest jedno z wielu narzędzi, które możemy wykorzystać. Oprócz prostych procesów wizyjnych, takich jak Single View Vision Process, mamy szereg procesów na przykład do dokonywania pomiarów, które już tutaj wymieniłem. Na przykład pomiarów odległości między detalami, czy chociażby wymiarów samego detalu. Kolejnym narzędziem, które możemy tutaj zaprezentować, jest chociażby Geometric Calculation Tool, czyli tak jak nazwa sugeruje, obliczanie wszelkich wielkości geometrycznych. Przykładem niech będzie wykorzystanie czy zastosowanie takiego narzędzia do obliczania odległości. To narzędzie jest najczęściej stosowane, tak jak już też dzisiaj wspomniałem, do pomiarów odległości na przykład między otworami na danym detalu. Jeżeli ta odległość mieści się w jakiejś tolerancji, to zakład produkcyjny uznaje, że detal jest wykonany prawidłowo. Jeżeli wypada poza ten margines, detal jest odrzucany. Do tego również bardzo proste narzędzie może nam posłużyć. Jeżeli teraz widzimy na ekranie, że mamy do znalezienia jeden detal, to jeżeli w polu widzenia pojawi się drugi detal zdefiniowany wcześniej, to system sobie automatycznie po jego zlokalizowaniu będzie starał się obliczyć, czy będzie obliczał odległość między tymi detalami, tak jak teraz to możecie Państwo zauważyć. Niezależnie w każdym położeniu, jeżeli tylko znajdziemy się w polu widzenia kamery, to ta odległość jest na bieżąco obliczana i to stanowi już wstęp do właśnie inspekcji jakości, do badania jakości detali. Istnieje szereg innych detali, na przykład narzędzie, które nazywa się histogram, które służy do skanowania tła i badania jego szarości. Istnieje narzędzie na przykład do obliczania kątów między tymi tutaj krawędziami detalu, które może zdeterminować również, czy detal wykonany jest prawidłowo, czy poprzednie operacje obróbki przebiegły pomyślnie. I podobnie, jeżeli kąt między sąsiednimi krawędziami będzie się mieścił w zadanym wcześniej marginesie, wtedy uznajemy, że detal jest poprawny. Tak naprawdę to jest tylko wstęp, proszę mi wierzyć, że to jest tylko mały procent możliwości naszej wizji 2D. Istnieje tu wiele, wiele innych narzędzi, o których moglibyśmy jeszcze długo mówić. Istnieje też wiele typów filtrów software'owych, które ułatwiają nam przygotowanie obrazu. Jeżeli ktoś pracuje z systemem wizyjnym, to wie o tym, że przygotowanie obrazu, zorganizowanie prawidłowego oświetlenia to jest tak naprawdę 70-80% sukcesu. Żeby system wizyjny miał szansę zadziałać, trzeba mu dane wizyjne przygotować i do tego również mamy szereg narzędzi. Wszelkie filtry wyostrzające, czy wszelkie filtry wygładzające tło, czy odfiltrowujące tak zwany szum, wszelkie niepożądane elementy, które na tle się znajdują. To jest wizja 2D. Mamy jeszcze do dyspozycji tutaj rozszerzenie wizji 2D, tak bym to określił, czyli wizję 2,5D. I tutaj takim dobrym przykładem jest na przykład paletyzacja, w której robot najpierw skanuje to, co znajduje się na palecie, a dopiero później zaczyna depaletyzować detale, zaczynając od prawidłowej warstwy.
Proszę Państwa, jesteśmy ponownie przy naszym stanowisku demonstracyjnym, które mieliśmy już okazję prezentować w poprzednich odcinkach tego cyklu, ponieważ chciałem opowiedzieć jeszcze o jednej rzeczy i możliwości zastosowania wizji 2D systemu Fanuc Air Vision. Otóż mamy tutaj symulację obróbki po krawędzi, symulację gratowania, gdzie wykorzystujemy nasz system wizyjny. Poprzednio mówiłem o tym, że możemy zdefiniować wzorzec, który ma być szukany przez robota. W tym wypadku stosujemy naszą wizję jeszcze troszeczkę w inny, bardziej zaawansowany sposób. Dlaczego bardziej zaawansowany? Dlatego, że jeżeli dysponujemy modelem CAD-owskim danej części, która ma być poddana obróbce, to możemy ten model CAD-owski wczytać do pamięci kontrolera. I co się wtedy dzieje? Wówczas system wizyjny, to co możecie Państwo zaobserwować również teraz na ekranie, system wizyjny szuka krawędzi danego detalu, ale to nie jest nauczony wcześniej wzorzec. On po prostu szuka krawędzi i stara się dopasować te krawędzie do wczytanego wcześniej modelu CAD-owskiego. Jeżeli ta sztuka się powiedzie, to znaczy jeżeli system oświetleniowy jest prawidłowo dobrany, to wówczas na tej podstawie i dzięki procesowi Image to Points, który jest kolejnym procesem, jaki mamy do dyspozycji, system wizyjny jest w stanie samodzielnie wygenerować program do obróbki. To, co widać tutaj na ekranie Teach Pendanta, to jest właśnie wygenerowany program automatycznie przez robota na podstawie systemu wizyjnego. I to jest o tyle bardziej zaawansowane rozwiązanie, że programista jest zwolniony, czy też nie musi pisać nowych, kolejnych punktów, nie musi przeuczać robota, tylko tak naprawdę robot zaprogramuje się sam, to znaczy samodzielnie sobie wygeneruje nowy program do obrabiania nowego kształtu. Co nam to daje? Po co w zasadzie to robimy? No też nie trudno wyobrazić sobie wszelkie przezbrojenia, zmianę serii, kiedy do produkcji musi nam wejść nowy typ detalu. Wówczas, jeżeli porównamy czas, który musi poświęcić programista na stworzenie nowego programu, to może się okazać, że on będzie potrzebował na to na przykład 5 godzin, albo cały dzień, czy też 2 godziny. Dla robota wygenerowanie nowego programu na podstawie wspomnianego wcześniej modelu to tak naprawdę kwestia kilku sekund. Tutaj mamy jasno pokazaną zaletę stosowania systemu wizyjnego w tego typu aplikacjach. Proszę Państwa, tytułem podsumowania, zbliżając się już do końca naszego dzisiejszego spotkania, myślę, że warto jeszcze tutaj zaznaczyć, że w przypadku zintegrowanego systemu wizyjnego Fanuc Air Vision dostajemy potężną zaletę, jeżeli chodzi o tego typu zrobotyzowane aplikacje. To znaczy oprócz braku konieczności stosowania wspomnianych wcześniej interfejsów i dodatkowych protokołów komunikacyjnych, mamy tego samego producenta zarówno robota, jak i systemu wizyjnego. W przypadku wsparcia, które jest udzielane przez Fanuca tak naprawdę na całym świecie, mamy jednego inżyniera, który ma wiedzę zarówno o robocie samym w sobie, jak i o systemie wizyjnym. Dodatkowo stosowanie systemu wizyjnego to 100% kontroli wykonywanej na bieżąco na naszych detalach, 100% pewności, że tylko poprawnie wykonane detale zostaną dopuszczone do kolejnych etapów produkcji. Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych systemów mocowań detali, ponieważ system Air Vision samodzielnie pozwoli odnaleźć te detale przez robota i wykonać na nim prawidłową operację, a jego działanie oparte jest na stabilnym systemie operacyjnym Fanuc, który tak naprawdę jest rozwijany już teraz można powiedzieć od dziesiątek lat. Natomiast jego konfiguracja, myślę jak sami Państwo dzisiaj widzieliście, odbywa się dość szybko, w sposób bardzo prosty i intuicyjny.